kaliskim śniadaniu turkusowym organizowanym przez społeczność z Kalisza. Witam w imieniu trzech przedsiębiorców, trzech grup, które organizują te śniadania. Mianowicie witam w imieniu firmy Brewa, firmy turkusowej z Kalisza Brewa, inkubatora przedsiębiorczości, firmy Fundacji Business Start Kalisz i w swoim imieniu własnym. Ja nazywam się Aneta Pisarska i reprezentuję Akademię Kaliską. Może tak na sam początek, czym jest inicjatywa śniadań turkusowych, a mianowicie spotykamy się w wielu miastach, między innymi w Warszawie, w Krakowie, we Wrocławiu, w Cieszynie, jeszcze w Trójmieście, w Poznaniu i w Kaliszu i głównie stawiamy sobie za cel szerzenie świadomości, że można organizację prowadzić w inny sposób niż hierarchiczny, że można prowadzić z poszanowaniem godności pracownika, klienta, dostawców. Króciutko, bo Łukasz o tym zaraz będzie mówił, nasz prelegent, o trzech przełomach, na których opierają się organizacje turkusowe, ale to są, tylko wspomnę o nich, to jest samozarządzanie, dążenie do pełni i ewolucyjny sens istnienia. I teraz króciutko o naszym gościu. Łukasza witam bardzo serdecznie, dziękuję gorąco za przyjęcie zaproszenia. Łukasz jest ambasadorem Fundacji Startup Poland i ambasadorem tutaj organizacji turkusowych, zaangażowany całym sercem zarówno w turkusy, jak i w startupy. Godzi to w sposób nieprawdopodobny, te dwie pasje. Na co dzień spotyka się i uczy od organizacji, które, jak sam mówi, występują w różnych odcieniach turkusu, bo mamy organizacje bardziej turkusowe i mniej turkusowe. I razem z zespołem pomaga organizacjom rozwijać talenty, poszukuje tych talentów, predyspozycji, po to, żeby organizacje mogły właśnie wznieść się na wyższy poziom świadomości i po to, żeby były bardziej efektywne. Także Łukaszu, scena jest twoja. Super. Dzięki wielkie. Bardzo wam dziękuję też za zainteresowanie tym tematem, bo to jest też takie połączenie w zasadzie tych różnych tematów. Ale jak się okaże, one są bardzo blisko siebie, niżej by się wydawało. Czy ktoś jest pierwszy raz? Ja już sprawdzam. Myślę, że niektóre osoby są pierwszy raz. Tak, mamy takie osoby, które są z nami pierwszy raz. Rozpoznaję je już, że tak powiem, nawet osobiście. Tak, no to super. To szczególnie witam. Będę starał się bardziej tak szeroko mówić. Tutaj krótki spis treści, co się będzie działo. Teraz będzie prezentacja. Ja na ogół sam prowadzę śniadania, więc też sobie przygotowałem też w swojej prezentacji coś takiego. Temat, który opracowałem, to jest, co to są te startupy i jak to się łączy z turkusową organizacją. I dosyć często spotykam się z takim pytaniem, co to są te startupy. I zanim w ogóle zaczniemy, będziemy też jeszcze robić takie wprowadzenie w ogóle, co to jest ten startup, z czym to się, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. No i później przejdziemy jeszcze do krótkiej charakterystyki turkusowych organizacji. Kto nas odwiedza, to już wie, o co chodzi, a ja tylko to wspomnę. I pokażę później charakterystykę moich obserwacji. Oczywiście to będzie z moich obserwacji inwestorów i struktury w startupach. To będą, przypominam, moje osobiste obserwacje, także zapinamy was i jedziemy dalej. Dobrze. I na sam początek jeszcze szybkie pytanie dla każdego. Mam nadzieję, że teraz widać ankietę. Jest tylko jedno pytanie. Tak. Widać ankietę? Tak, widać. Ja widzę przynajmniej. Jak tam super. U was, moi drodzy? To bardzo was proszę o odpowiedź na dosłownie jedno pytanie. Jak patrzyłem po zapisach, to przynajmniej jest jedna osoba, która współtworzy startup, ale bardzo by mi pomogło, gdybym wiedział, jakie jest wasze doświadczenie z tematem. Czy to jest zupełnie coś nowego dla was, czy to już coś słyszeliście. To wystarczy tylko kliknąć i to wystarczy. Jeszcze jedna osoba. Mamy
4 odpowiedzi. Tak, coś wiem. Także myślę, że możemy spokojnie założyć, że wiecie, o co chodzi z startupami, także nie będę wchodził w jakieś... O, no super. No to super, bardzo się cieszę. Czyli dla nikogo to nie jest jakiś bardzo, bardzo nowy temat. Super. Dobrze, to wracamy do prezentacji. Okej, okay. I to jeszcze zanim zaczniemy, dlaczego w ogóle o tym mówię. Po pierwsze, pracuję ze startupami jako ambasador Fundacji Startup Poland. Po drugie, no jestem też praktykiem i tutaj jest kilka takich case'ów. No ja nie będę teraz wchodził w szczegóły, ale to są takie case'y, które na pewno pokazały mi, o może tak, pokazały mi rzeczy, których normalnie bym nie zauważył, bo śniadania turkusowe już organizuję jakieś 2 lata, no i spotykam się z praktykami. To jest bardzo budujące, to są niesamowite case'y, natomiast no, nigdy to nie zastąpi własnego case'a, więc też dużo się dowiedziałem właśnie na własnej skórze razem z zespołem, z którym stworzyliśmy, czy to właśnie ten case pierwszy SPC, to jest Startup Poland Camp. To była taka konferencja dla startupów i no, pracowaliśmy w pełnej samoorganizacji. To było wydarzenie, największe wydarzenie było na sali wykładowej we Wrocławiu na 400 osób. Dodam, że to miało być wydarzenie po rosyjsku, ja nawet nie znam rosyjskiego, więc tam bez samoorganizacji po prostu się nie dało. No i wypaliło to bardzo dobrze. Pisała o nas praca. Success Story drugi to jest DS, czyli Duże Śniadanie, to była ogólnopolska konferencja, Duże Śniadanie naszej społeczności startupowej, przepraszam, tylko sobie śniadanie, no już widzę, łączę te tematy za szybko, do tego przejdziemy. Więc Duże Śniadanie, organizacja konferencji dla społeczności turkusowych śniadań, wydawała mi się, że będzie super prosta, no bo przecież wszyscy my się tym interesujemy, więc to będzie bajka. Jak się okazało, było ciężko. Było tak ciężko, że w którymś momencie zawiesiliśmy wszelkie działania po kilku miesiącach i dosłownie sprawa stanęła na ostrzu noża i to było albo w lewo, albo w prawo. Albo to robimy i angażujemy się jeszcze bardziej, albo tego nie robimy. To było bardzo, no, bardzo mi to pokazało, że jednak stosowanie turkusu, a to jest zupełnie coś innego niż słuchanie o case'ach, więc nawet przerobienie najdrobniejszego case'u na swojej skórze jest bardzo otwierające oczy. Trzecia rzecz to własny research. Ja tu taki projekt prowadziłem, w zasadzie troszkę jeszcze go prowadzę. On jeszcze powstał zanim turkusowe siadania powstały, przynajmniej kiedy ja się w nich angażowałem. I po prostu jeździłem po polskich firmach, które już stosowały różne turkusy. No, to są takie bardzo konkretne case'y, które pokazują, że da się i są nawet przykłady firm, które jedna z nich jest top 3 na świecie w swojej branży, więc to jest takie da się z wykrzyknikiem. Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem, co widziałem w tych firmach, także też te case'y opisuję. I kolejna rzecz, no potrzeba społeczna. Ja jestem przekonany, mam głębokie przekonanie, że to jest właśnie ten czas, żeby tego typu organizacje kwitnęły, bo no, są ku temu warunki, o czym teraz będziemy mówić dalej. Definicja. Kiedy startup jest startupem? Tutaj jest milion definicji i to nie jest kwestia jakiejś definicji w Wikipedii czy definicji kogoś, kto jest w startupie. To jest po prostu, najogólniej mówiąc, projekt zaprojektowany czy stworzony do szybkiego wzrostu, do skalowalnego wzrostu. To jest biznes, który tworzymy dzisiaj w skali 1:1, ale w następnych miesiącach on będzie w skali do 1000 czy do miliona. To są przede wszystkim projekty technologiczne, bo je najłatwiej skalować. Ale niekoniecznie. Natomiast no, żyjemy w czasie, kiedy technologia naprawdę pozwala na skalowane rozwiązania. I jeżeli chodzi o pomysły na projekt, ich jest bardzo wiele i nie będę wchodził teraz w szczegóły, ale podam tylko jeden taki dosyć znamienny z naszego polskiego podwórka. To był projekt pod tytułem Gdzie jest moja kupa? I to był projekt, który pokazywał, tak jak można się domyśleć, gdzie jest właśnie nasza kupa w kontekście kanalizacji miejskiej. No i takie projekty też powstają. I to jest prawdziwy projekt. Też chcę to podkreślić, że to nie jest jakiś pomysł studencki, tylko to jest prawdziwy projekt, który działał.
czy działa, więc tego typu projekty też powstają. Łukaszu, tak. Mogę ci na chwileńkę przerwać, bo mamy taką informację, że jest taki szum lekki. Nie wiem, czy tak, tak, czy jesteśmy w stanie. I kilka osób już na to zwracało uwagę. Jakby to nam poprawiło wszystkim komfort słuchania cię, to byśmy poprosili, jak się da coś zrobić. Okej, okay, a może teraz lepiej? Ciut lepiej. Znaczy nawet u mnie jest dużo lepiej. Dajcie znać, proszę, jak u was, dobrze? To możliwe, że słuchawki. Bardzo dobrze słuchać. Okej, okay. Dobra. To dziękuję to serdecznie i przepraszam za małą przerwę. Super. To idziemy dalej. Gdzie szukać informacji o startupach? Wszyscy, jak widziałem, jesteście już w temacie, więc tylko powiem, że jeżeli chcecie wiedzieć, jak wygląda polski rynek, to jednym z takich źródeł informacji jest właśnie nasza fundacja Startup Poland. Tutaj co roku publikujemy raporty polskich startupów. To jest przekrojowe badanie w całej Polsce. W tym roku też było takie badanie. Powstał katalog, raport, który uwzględniał właśnie sytuację covidową. Natomiast poprzednie raporty to są raporty przekrojowe przez całość rynku. Ja tylko pokażę. To jest tego typu raport. On jest też w wersji elektronicznej. Jest też w wersji angielskiej i ma na celu między innymi raz, żeby pokazywać rynek startupów, społeczności startupowe w Polsce, ale też tendencje rynkowe, zarówno technologie, jak i potrzeby rynkowe. I też myślę, że jednym z takich ważnych czynników jest pokazywanie polskiej sceny startupowej za granicą, czyli jeżeli ktoś jest inwestorem zagranicznym i myśli o inwestycji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, czy też o Polsce szczególnie, no to takim źródłem informacji jest właśnie raport Startup Poland. Oprócz tego raportu od czasu do czasu jeszcze publikujemy inne dzieła. Między innymi tutaj jest taka po odbiciu lustrzanym niestety Złota Księga Venture Capital w Polsce 2018. No to jest już taka publikacja bardzo szczególna. Jeżeli ktoś już rzeczywiście jest w tym rynku, to na pewno zachęcam do zapoznania się. To, tak jak mówię, to są tego typu badania, których przynajmniej ja nie słyszałem, żeby ktoś tego typu badania robił w takiej skali, jak to właśnie robił Startup Poland. No i między innymi też opublikowaliśmy listę programów akceleracyjnych. Jest tego sporo, no, nie będę wchodził w szczegóły, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany zgłębieniem tematów startupów w Polsce, to na pewno Startup Poland jest jednym z tych, moim zdaniem, pierwszych miejsc, do których należy zaglądać. Dobrze. I jeszcze tutaj taka tylko szybka wzmianka. Swego czasu popełniłem taki artykuł, jak oceniasz kondycję polskiego ekosystemu startupowego. Tam wchodzę bardziej w szczegóły, jak ja to widzę. Tak jak mówię, to jest moja osobista perspektywa. Ja to wszystkiego nie wiem, wszystkiego nie widziałem. Natomiast widziałem całkiem sporo. I też zarówno w fundacji, jak i we własnych działaniach biznesowych no dało mi to taki przekrój, żeby no mieć przynajmniej swoją opinię w tym temacie. Więc jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany taką analizą, to też zapraszam do tego, ale to nie jest przedmiotem dzisiejszego wystąpienia, więc tylko to nadmieniam. Dobrze. Dlaczego turkusowe organizacje podbijają świat? Generalnie ten slajd dosyć często się pojawia w naszych turkusowych siadaniach, przynajmniej jeżeli chodzi o Wrocław. I to jest właśnie taki punkt przecięcia, zarówno jeżeli chodzi o turkus, jak i startupy, no bo ta kultura organizacyjna to jest właśnie coś, co przyciąga. I młodzi ludzie teraz, oni nie patrzą na pieniądze tak, jak kiedyś się patrzyło, mają inne postrzeganie pieniądza i słyszałem o takiej anegdocie, gdzie po prostu córka szefa z dużej korporacji no, nie zaczęła pracować w tej korporacji, jej tata myślał, że ona przyjdzie, no bo to jest naturalne, że ona będzie pracować u niego czy z nim, ale ona powiedziała, że woli po prostu fajne startupy, fajne projekty i to ją kręci. Tam jakieś prace w korporacji, zarabianie pieniędzy, to nie jest to. Też trzeba tutaj nadmienić, że no, startupy mają bardzo specyficzną kulturę organizacyjną, zwłaszcza na początku. I to jest właśnie to miejsce, gdzie te światy się przenikają. A zaraz przejdziemy dalej, po co chodzi tutaj w konkretach.
Dobrze, trzy filary turkusu, czyli jeszcze raz, co to są te trzy filary turkusu? Pierwszy filar to jest samoorganizacja, czyli zespoły same sobie wytyczają priorytety, cele, same je realizują. Nie ma jakiegoś szefa w takim klasycznym rozumieniu, który wie wszystko, rozkazuje wszystkim, wszyscy wykonują jego rzeczy, jego zadania i reportują. To jest zupełnie inny model. Drugi filar turkusu to jest pełne, czyli bycie sobą, bycie autentycznym. Czyli no, jeżeli mam skuty dzień, to mam skuty dzień, nie ukrywam tego, po prostu jestem sobą w pracy. No i to jest zarówno ten pierwszy, jak i drugi filar, to bardzo mocno nawiązuje do startupów, bo zwłaszcza na początkowych fazach rozwoju startupu, no, to często jest taki tak zwany hustle, troszkę taki chaos organizacyjny, ale z drugiej strony często to też jest tak, że to zespół nie ma nawet szefa, żeby zacząć z nim, więc oni są skazani wręcz na samoorganizację. Tutaj nie ma innej drogi. Czasem to są w cudzysłowie koledzy, którzy wpadli na pomysł, czy to jako studenci, czy to już jako ludzie pracujący nawet kilka lat w jakiejś korporacji właśnie, doszli do wniosku, że jest taka nisza i można by ją zagospodarować, no bo w sumie mają te umiejętności, znają tych klientów, mogliby się dogadać. I akurat korporacja, w której pracuję, to ma akcelerator startupowy, więc to wszystko się łączy. To może zadziałać w ten sposób. Drugi filar, o którym mówiłem, czyli ta pełnia bycia autentycznym, jak najbardziej to wchodzi w startupy, no bo no tak, w startupach, jak się można wymyśleć, można sobie na wiele pozwolić. Wiem, że atmosfera czasem była bardzo na luzie, czasem może nawet za bardzo. To też wynika z tego, jacy ludzie właśnie tworzą ten startup. Czasem to są ludzie, którzy nie mają doświadczenia i przychodzą do startupu nie jak do pracy, tylko właśnie jak do zabawy. Bardziej traktują jako forma zabawy, więc oni tam nie zakładają żadnych masek, tylko dosłownie są sobą, może nawet za bardzo czasem. Ale tak jak mówię, to bardzo się przecina, jeżeli chodzi o filar turkusu. I trzeci filar turkusu to ewolucyjny sens istnienia, czyli po co robimy to, co robimy. I jak jeździmy samochodem, no to nie jeździmy od stacji benzynowej do stacji benzynowej, tylko tankujemy, kiedy potrzebujemy, a generalnie załatwiamy swoje sprawy. Tak samo w turkusowych organizacjach zarabiamy pieniądze, bo one są potrzebne, ale to nie jest cel sam w sobie. No i tutaj troszkę jest to punkt przecięcia ze startupem, troszkę nie. No bo generalnie, nazwijmy to wersja oficjalna startupowców, bardzo często jest taka, że pracujemy w biznesie zmiany świata, to znaczy naszym celem jest zmiana świata, mamy super rozwiązanie, technologię, która zmienia świat, zmienia rzeczywistość i teraz rzeczy się będzie robiło w nowy, inny sposób. No w praktyce bardzo często, żeby powiedzieć, że w większości wypadków, no patrzy się to przez pryzmat jednak pieniędzy, czyli gdzie największą rundę inwestycyjną pozyskać i z kim się dogadać, żeby mieć najwięcej udziału. Więc jednak, no, jeżeli chodzi o ten trzeci filar turkusu, to różnie z tym bywa i nie chciałbym wchodzić teraz w jakieś dywagacje, ale ująłbym to, że różnie z tym bywa. Jeszcze ważna jest tutaj rzecz, że startupy generalnie działają na rynkach, które albo są w zastoju i potrzebują zmiany i te startupy są tą zmianą, albo działają na rynkach, które cały czas są w trybie ciągłej zmiany, jak na przykład social media. Dzisiaj powstaje jakieś nowe medium społecznościowe, jutro go nie będzie. A Facebook jest akurat jednym z tych ewenementów, który pokazuje, że można się utrzymać na tym rynku. Ale z drugiej strony, jak sobie zobaczymy na Facebooka, to co miesiąc praktycznie jest jakaś nowość albo coś, co działało wczoraj, dzisiaj nie działa. Albo no, z drugiej strony coś, co nie działało od dawna, dzisiaj zaczęło działać. Więc to pokazuje taką kolejną dynamikę, która jest no, wręcz niesłychana i to jest tylko możliwe w takim środowisku wysokiej reakcji na zmianę. I właśnie turkus na to pozwala. Więc startupy działają w takich dynamicznych rynkach, turkus jak najbardziej wspiera tego typu pracę. No i potrzeby rynku, które raz, że można by kreować, jak to kiedyś Apple o tym mówił, a dwa, że no te potrzeby rynku jednak są też bardzo zmienne, znaczy, że cały rynek jest zmienny. Więc startupy wchodzą ze swoją zmianą lub po prostu działają na wysokiej dynamice, a jak najbardziej turkus wspiera ten proces, ale to jest jeszcze za mało, żeby łączyć to jeden do jeden. Zdecydowanie za mało. Turkusowe śniadania. Jeszcze tutaj o naszej inicjatywie. To jest inicjatywa wbrew pozorom bliżej społeczności startupowej, niż by się wydawało. Jest taka mapa, dosłownie 21 punktów na startupowej mapie Polski, które musisz poznać. Na tej mapie są też turkusowe śniadania.
Więc ktoś zadecydował, że to jest społeczność startupowa. Nie wiem, na ile ta osoba była w temacie, ale mamy wiele wspólnego. Naprawdę turkusowe organizacje, turkusowe śniadania i startupy mają wiele wspólnego i właśnie jeden z tych stron o tych punktach startupowych na mapie, jak gdyby to potwierdza. Dobrze. To teraz taka bardzo poglądowa, bardzo, bardzo poglądowa struktura startupu, bardzo poglądowa. To jest taka struktura, którą obserwuję od czasu do czasu. I tutaj tak, mamy działy na samym dole. I dział celowo dałem w cudzysłowie, dlatego że jeżeli mamy czteroosobowy zespół, który jest startupem, to ten dział tak naprawdę będzie jednoosobowy, więc tak naprawdę to nie jest żaden dział. No ale w którymś momencie przychodzi druga osoba do działu sprzedaży i wtedy to jest rzeczywiście dział. Natomiast umownie nazywam to dział. No i to jest taka klasyczna struktura firmy, tak? Mamy CEO, czyli szefa, który o to wszystko odpowiada. My mamy osoby, które mu raportują. No i w zależności od tego, jak ta struktura powstała, czy to rzeczywiście byli koledzy na studiach i doszli do wniosku, że robimy to, czy jednak to był ktoś, kto jest bardzo doświadczony i po prostu w zamian za udziały zaczął współpracować z innymi ludźmi, no to tak naprawdę oni będą mu raportować jak szefowi. I tutaj na dokładkę mamy jeszcze taki kolejny element, tak już dajemy go z dalsza, z taką przerywaną linią. Można tutaj dyskutować, natomiast tak jak mówię, to są moje własne obserwacje i moja opinia. Jest tutaj inwestor większościowy, czyli jest to jakiś kapitał, czy to będzie inwestor prywatny, czy to będzie VC, czy venture capital, czy jakaś inna forma finansowania. Jeżeli to jest inwestor większościowy, no to on ma większość udziałów i tak naprawdę to, co on powie, no to, to jest właśnie to. Więc no wtedy tak naprawdę startup jest jak gdyby nauczynany tego inwestora i no i potrzebuję go słuchać, bo on ma większość. I tutaj jeszcze tak pokażę, albo omówię pokrótce dwa typy startupów. Startup samodzielny i ten drugi. Startup samodzielny, co ja przez to rozumiem? Po pierwsze to są ludzie, którzy wiedzą czego chcą, czego i kogo potrzebują. Ja bym tak określił takie grupy projektowe, czy to już firmy, takie młode firmy, oczywiście mówimy o startupach, czyli nowoczesne technologie, które zmieniają rzeczywistość, mówimy cały czas o tym. To są zespoły, które mają już doświadczenie zawodowe. To są ludzie, którzy mają 30, no grubo 30 plus, może nawet bliżej 40 lat. Mówię o polskich realiach cały czas. I to są wtedy ludzie naprawdę, którzy wiedzą czego chcą i kogo potrzebują. Oczywiście to mogą być te dużo młodsi ludzie, nie chcę tutaj tego negować, natomiast jak już ktoś ma 30 i więcej lat, to na ogół to są osoby, które mają nie tyle doświadczenie, bo można je zdobyć wcześniej, ale mają już taką dojrzałość i być może trochę taką pokorę i no, to jest bardzo cenne, jeżeli się prowadzi tego typu projekt, żeby jednak doceniać pewne rzeczy, które widzimy na rynku. Dobrze. I mają... Łukaszu, no, tak? Nadal dostaję informację, że jednak jakość dźwięku jest słaba. Okej, okay, to może jakoś, może tak będę po prostu trzymał. Czy teraz jest lepiej? A jeżeli jest szumne, to może wyłączę po prostu słuchawki i spróbujemy bez. Powiem szczerze, że u mnie jest... Słabo. Aha. To ja może będę coś mówił w ogóle, bo nie wiem, czy szumi, czy nie szumi. Czy teraz jest lepiej, gorzej, tak samo to się odkurza, ale to nie Łukasz. Teraz gorzej. To bardzo dziwne. A może zróbmy tak, czy ja mogę po prostu spróbować tak zrobić, że wyciszę ciebie i zobaczymy, czy jest odkurzacz? Wyciszę ciebie. Tak. Okej. Okay. Ja teraz
Ja teraz nie słyszę tego odkurzacza, bo chyba też słyszałem jakiś odkurzacz. Lepiej. No dobrze. To już mamy to. Coś po prostu szumi u ciebie. No to super. To teraz my cię nie słyszymy, ale możesz się włączyć z powrotem. Dalej się odkurzacz. Ja włączyłem twój mikrofon. Więc wiesz, ja proponuję, że jak będziesz coś mówić, to po prostu włącz mikrofon, ok? Masz takie prawa. Okej, okay, dobra. Dobrze, to ja wyciszam w takim razie. Okej. Okay. Ja myślałem, że to u mnie w komputerze po prostu wiatrek. No to dobrze, to wracamy do tych startupów samodzielnych, do tych dojrzałych. I druga cecha, którą taką szczególną widzę, cechę wspólną. A i właśnie, Aneta, jakby co, to po prostu włącz sobie mikrofon, bo ja teraz nie będę widział czatu. No mają na tyle doświadczenia, żeby ruszyć do przodu, nawet jeżeli są pionierami. I teraz bardzo taki konkretny przykład chciałbym podać. Myślę, że mogę. To są ludzie, którzy pracują w pewnej korporacji we Wrocławiu i doszli do wniosku, że w sumie jest możliwość, żeby mieć dostęp do zdjęć satelitarnych wysokiej rozdzielczości. No i doszli do wniosku, że mogą zrobić z tego biznes na podstawie tych zdjęć, to znaczy biorą te zdjęcia, wrzucają to w jakiś swój algorytm, czy tam sztuczną inteligencję, bardziej sztuczną inteligencję, i są w stanie przewidzieć poprawy. I są w stanie to zrobić bardzo, bardzo dobrze. I teraz tak, nikt tego wcześniej nie zrobił, to wymaga wysokich kompetencji, i co ważne, oni mają te kompetencje, bo to są właśnie ludzie, o których przed chwilą mówiłem, czyli to są ludzie, którzy mają już to doświadczenie zawodowe. Oni już osiągnęli pewne sukcesy zawodowe, ale oni nie chcą pracować w korporacji, pomimo że mają te sukcesy i że mają te umiejętności, to ich nie kręci. I wiadomo, że ten startup jest dla nich dużym ryzykiem, no bo mimo wszystko oni też zainwestują to swój czas i to jest konkretne zobowiązanie. Ale oni są pionierami i ja wierzę, że im się uda. Okej. Okay. Przejdźmy dalej. Teraz startup w potrzebie, czyli jak gdyby druga strona medalu. No to już to jest projekt, który niekoniecznie jest formalny. Czasem jest. Może nawet i gorzej, jeżeli jest. Bo wtedy można wejść w taką iluzję, że jeżeli już jesteśmy działającą formalnie firmą, no to wtedy już na pewno nam się uda i że to jest super pomysł. I to właśnie to jest pierwszy podpunkt, czyli złotówka plus VAT. To jest właśnie to. Dobry pomysł równa się złotówka plus VAT. To nie jest biznesowe podejście i to nie zadziała. Jest wiele wspaniałych pomysłów, ale bez ich wdrożenia to jest dalej tylko pomysł. Brak kompetencji. Dalej, to są osoby, które albo nigdy nie pracowały zawodowo, albo no, po prostu nie rozwijały się i nie mają tych kompetencji, więc to nie zadziała. Brak przywództwa. To są ludzie, którzy spotykają się, rozmawiają, coś robią, ale z tego nic nie wynika. Nie ma też jasnej wizji, nie ma tutaj osoby, która by to wszystko spinała, albo po prostu wszystkie mogłyby to też spinać na początku, bo też są takie sytuacje, czy kilka osób, ale tutaj nie ma takiej osoby. Jest po prostu rozmycie odpowiedzialności, brak po prostu przywództwa. Brak procedur i podziału obowiązków, no to też jest bardzo takie znamienne dla tych projektów. No jeżeli ktoś właśnie ma ten brak kompetencji, czyli nie wie, jak się pewne rzeczy robi, czy to technicznie, czy biznesowo, no to tym bardziej nie zrobi żadnych procedur, żeby to dobrze usystematyzować, no bo nie wie, jak się takie rzeczy robi. Tym bardziej nie podzieli żadnych obowiązków między swoich kolegów, no bo tak jak wyżej, nie ma doświadczenia. No i ostatnia rzecz to jest właśnie brak doświadczenia, ale to jeszcze taki z gwiazdką, bo to jest brak doświadczenia, żeby w ogóle zobaczyć swoje braki, czyli wszystko jest dobrze, mamy wizytówki, mamy strony internetowe, mamy nawet działalność założoną, ale to nie wystarcza, to jest jeszcze nic. To dalej jest złotówka plus VAT, to jest tylko pomysł, na który wyłożyliśmy pieniądze i nic się tutaj nie dzieje. Więc to jest chyba taka najbardziej bolesna rzecz z tego wszystkiego, że ten brak doświadczenia jest dla nich zupełnie niewidoczny, czyli wytworzyli sobie taki świat i w nim żyją. No i wiem też coś o tym, bo po części myślę, że wszystko przerobiłem, o czym dzisiaj mówię. Dobrze. Inwestorzy. Teraz chciałbym pokazać taką moją obserwację, jeżeli chodzi o inwestorów w Polsce.
tak jak mówię, to jest moja subiektywna obserwacja, moja opinia. I teraz tak, pierwszy typ inwestorów to są inwestorzy, którzy za bardzo wpływają na strukturę startupu. Dzisiaj sobie pozwolę na narysowanie. To jest taki mały eksperyment, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I teraz tak, pierwszy taki typ to jest inwestor, który jest mentorem, czyli mamy inwestora, który jest takim mentorem. To jest człowiek, który ma doświadczenie w biznesie, wie, jak to się robi, no i doszedł do wniosku, że będzie miał projekt, który będzie prowadził, ale tak naprawdę on to tylko będzie z doskoku, czyli mamy takiego właśnie inwestora, mentora, on dał pieniądze i ma jakiś zespół, który prowadzi, tylko okazuje się, że ten mentoring to on generalnie robi na podstawie swoich własnych doświadczeń biznesowych, ze swoich doświadczeń, które już no, nie są aktualne. Bo to jest po pierwsze inny rynek, a po drugie to są zupełnie inne realia rynkowe osadzone w innym czasie. To znaczy, jeżeli ktoś 30 lat temu zrobił miliony na sprzedaży skarpetek na bazarach, dzisiaj ma kilka milionów na inwestycje, to nic nie zmienia w kontekście nowoczesnych technologii. I tutaj mamy zespół, który sobie działa. Tak. I między nimi jest dialog. Tylko że ten dialog, pomimo że jest dialogiem, to dalej ten inwestor tutaj tym swoim mentoringiem będzie wywierał pewien wpływ. I zespół oczywiście będzie to brał pod uwagę, ale w którymś momencie może się okazać, że zespół po prostu nie tylko będzie brał to pod uwagę, ale no, będzie to przyjmował bardziej jako polecenia służbowe. I w którymś momencie ta funkcja mentora zamieni się w szefa, tylko w takiego troszkę innego, może bardziej w formie szarej eminencji. Ale dalej, jeżeli taki mentor, który... No mówimy teraz o inwestorze, który, no rozumiem, on zainwestował, czyli dał te pieniądze, natomiast jeżeli nie daje tej swobody zespołowi i nie ma pojęcia, o czym mówi, w sensie nie zna tego rynku, nie zna tej technologii, nie zna tych realiów rynkowych, nie wie nic o marketingu w internecie, a to jest startup internetowy, to nie ma szans. To się wydaje z zewnątrz, to wygląda dobrze, bo mamy tutaj doświadczoną osobę, która ma miliony na koncie i on wie, jak się robi biznes, tylko że on nie ma pojęcia, w jakich realiach działa ten zespół, bo świat w internecie wygląda troszkę inaczej, żeby nie powiedzieć, że zupełnie inaczej niż świat w biznesie takim analogowym. Więc mamy tutaj sytuację, kiedy właśnie ten mentor zamienia się bardziej w szefa i jego wpływ, który tutaj wywołuje na ten zespół, jest zamiast konstruktywny, to destruktywny. I teraz kolejny przykład, który chciałbym jeszcze pokazać, to jest właśnie taki szef. Czyli mamy właśnie takiego inwestora, który jest szefem, tylko że tutaj to już nie jest mentoring. To są spotkania operacyjne, gdzie szef mówi, dobrze chłopaki, mamy tutaj do zrobienia target i no ty zrobisz tamto. I taką sytuację też widziałem. To wygląda tak, że tutaj teoretycznie powinien być jeszcze jakiś lider pomiędzy w tym zespole, ale okazuje się, że ten lider jest bardziej tak tytułem niż rzeczywiście ma jakąś władzę czy możliwości, bo tak naprawdę zespół jest w całości, nie chcę powiedzieć opanowany, ale po prostu jest zarządzany. Jest zarządzany przez inwestora, szefa i to też ma bardzo taką podobną strukturę jak poprzednio, to znaczy oczywiście to zależy od doświadczenia inwestora, bo trzeba pamiętać, że są inwestorzy, którzy są doświadczeni, znają branżę i oni tak naprawdę potrzebują dobrego zespołu i to zadziała jak najbardziej. Ale ja mówię o takich bardziej destruktywnych jednak sytuacjach, kiedy no, ten inwestor szef czy inwestor mentor, jeżeli on ma swoje zdanie na ten temat, nie chce podjąć dialogu z zespołem, to zespół, nawet jeżeli nie jest doświadczony, a nawet jeżeli ten inwestor jest doświadczony w tym rynku, to dalej ten zespół, on dotyka obecnych realii rynku, a te rynki się szybko zmieniają, więc jeżeli ten inwestor nie będzie ich słuchał, to może się okazać, że pomimo jego doświadczenia i wiedzy i wszystkich zasobów, to będzie za mało, dlatego że on przeoczył pewne szczegóły, nawet jeżeli miał to dobrze rozpracowane i tak naprawdę ten startup miał być jego wewnętrznym projektem, to dalej może się okazać, że on to przeoczył, dlatego że nie słuchał zespołu.
I to wtedy jest taka destruktywna relacja, czy to jako szef-mentor, czy to po prostu jako mentor, czy jako szef-inwestor. To są obie takie sytuacje, które są destruktywne. Mogą być przynajmniej, ale tak jak mówię, mówię o swoich osobistych doświadczeniach. Dobrze, i teraz kolejny typ inwestora, który widziałem, dalej mówię o polskich realiach cały czas i o moich obserwacjach osobistych, to są inwestorzy, którzy właśnie nie bardzo wpływają na strukturę startupu. Tak właśnie nie bardzo, że prawie ich nie ma w zasadzie. I to jest generalnie tak, że no, mamy tutaj zespół, to jest, też są takie dwa case w sumie, bym pokazał, ale namaluję już tylko jeden, bo z tym malowanie to jest eksperyment dla mnie również dzisiaj. Więc mamy zespół, no i on sobie rośnie, działa, jakieś nowe rzeczy tworzy, rośnie, znowu nowe osoby się pojawiają. Wszystko kwitnie, jest bardzo dobrze. No i mamy gdzieś tutaj po prostu inwestora, tylko że nikt nie wie, gdzie on jest. I teraz mogłoby się wydawać, że to całkiem dobra sytuacja, no bo ktoś w nas zainwestował i się nami nie interesuje, to robimy, co chcemy. Tylko że no, może się bardzo szybko okazać, że jak robimy, co chcemy, to tak naprawdę nie mamy pojęcia, co my robimy. Zwłaszcza w tego typu projektach, gdzie wszystko jest nowe i również rozwiązanie na rynku też jest nowe, więc tutaj trzeba bardzo głębokiej wiedzy nie tylko o produkcie, o tworzeniu produktu, ale też szycie go na potrzeby rynkowe i przede wszystkim sprzedaż. I może się okazać, tutaj podam bardzo konkretny case, gdzie człowiek zainwestował no, spore sumy. Myślę, że to były miliony, przynajmniej setki tysięcy, nie znam kwotę, ale to były duże sumy na pewno. No i go nie było, po prostu jakby zostawił pieniądze na stole. I ja byłem w tym startupie, tak patrzę, fajnie wam się tutaj kręci i tak właśnie pytam, gdzie ten inwestor, czy macie jakiś tam kontakt z nim, czy coś, a on, nie wiem, jakby gdzieś odleciał na inną planetę. No i teraz finał tej sytuacji był taki, że no, w którymś momencie on tam się pojawił, ale to już było totalnie za późno, bo osoba, która założyła ten startup, miała doświadczenie biznesowe, nie da się ukryć, i prowadziła swój biznes kiedyś, ale nigdy w takiej skali. A przypominam, mówimy o teraz skali, przynajmniej na skali kraju, a ktoś, jeżeli wcześniej nie prowadził takiego biznesu, a na ogół ludzie, którzy zaczynają startupy, to nie są osoby, które prowadziły wcześniej milionowe biznesy, to nie działa w ten sposób. To prędzej inwestorzy są takimi osobami. No i skończyło się tak, że po prostu ta osoba, która była liderem tego zespołu, nie wytrzymała tych obowiązków. Po prostu, najzwyczajniej nie wytrzymała, to było za dużo. Nie wiedział, jak sobie zorganizować codzienność, bo to było za dużo. Nie był gotowy na to. Był gotowy zacząć tego typu projekt, był gotowy przyjąć te pieniądze, ale nie był gotowy obsłużyć jak gdyby dalej ten projekt. No i skończyło się to plajtą. Nigdy nie poznałem tego inwestora, nie wiem, czym on się motywował, natomiast to jest taka przestroga, że ten inwestor jednak powinien być przynajmniej na zasadzie raportu kwartalnego informowany, co się dzieje, i powinien być z nim trochę żywszy kontakt, bo na pewno to jest osoba, która przynajmniej może doradzić, jak zorganizować coś operacyjnie. I tutaj kolejny taki typ, oprócz nieobecnego, bo to ten był taki właśnie nieobecny inwestor, to jeszcze taki jest inwestor nieświadomy, to znaczy to też jest taki case z polskiego podwórka, gdzie no, ten inwestor myślę, że nawet chciał się jakoś zaangażować, chociaż nie do końca wiedział jak, dlatego że to był taki inwestor, który zaczął biznes właśnie w tych latach, gdzie wszystko było, co by się nie sprzedało, to wszystko działało, i on założył biznes, który super wypalił, i on się znał na tym biznesie, który założył, ale nie znał się na biznesie internetowym. A to, co on chciał stworzyć z tym zespołem, to właśnie był startup technologiczny, internetowy. No i skończyła się historia w ten sposób, że on nie miał pojęcia, w co on inwestuje. Nie znał tej technologii, nie wiedział, jakie są konsekwencje tego wszystkiego. Zespół jak zespół. No zespół, no to co młodzi, ambitni ludzie, oni, co by nie powiedzieli, dla nich będzie dobrze. Ważne, że idą do przodu. Tylko że oni no, też nie mają jakiegoś poczucia biznesowego. I tutaj po stronie inwestora było właśnie ocenić realia rynkowe, ale on nie był w stanie, bo nie rozumiał technologii. To skończyło się w ten sposób, że po prostu on zainwestował te pieniądze,
i niestety nie był świadomy tego, co on robi, bo wydawało mu się, że to, co oni mówią, to jest jak gdyby prawdą, jest faktem, tak? Ale no, oni to mówili w swoim języku technologicznym, którego on nie rozumiał, i on wyciągał wnioski na podstawie swoich doświadczeń. To skończyło się po prostu plajtą, tylko że bardziej z powodu właśnie braku świadomości inwestora, czyli tutaj mieliśmy tego inwestora nieobecnego, który po prostu sobie gdzieś jak gdyby odfrunął, nie wiadomo gdzie on był, i zespół nawet jak próbował się jakoś tam podejrzewam z nim kontaktować, to nie był w stanie, czyli zespół tutaj nie udźwignął, ten po lewej nie udźwignął po prostu tego ciśnienia związanego z prowadzeniem takiego projektu strefowego. A po prawej mamy tego inwestora nieświadomego, to zupełnie po prostu zespół idzie w swoją stronę, inwestor idzie w swoją stronę i to jest po prostu droga do porażki. Po prostu to nie zadziała, to ma być zgrana sprawa. Dobrze. No i teraz właśnie, skąd takie sytuacje, bo to, o czym mówię, to są moje obserwacje i po części też niektóre rzeczy nawet z własnego życia, coś, co widziałem w polskim kontekście, na naszej właśnie historii tutaj, jest taka różnica. To znaczy, jeżeli pojedziemy sobie do Anglii i tam rozmawiamy w jakimś klubie biznesowym, czy po prostu na jakiejś konferencji biznesowej o inwestycjach, o startupach, to jest zupełnie inna rozmowa niż ta, którą mamy w Polsce. I o co tutaj chodzi? Skąd ta różnica? Przede wszystkim z tego powodu, że no my tak naprawdę przygodę z przedsiębiorczością zaczęliśmy jakieś, powiedzmy, 30 parę lat temu. I my się tego uczymy. Czyli ktoś, kto założył 30 lat temu biznes, zrobił to, wypaliło, wtedy dużo rzeczy wypalało, co by się nie sprzedało na tym przysłowiowym bazarze, to działało. No bo wtedy wszystkiego było potrzeba i wprowadziło się tą przysłowiową paletę z Chin i ludzie to kupowali. Ale teraz no, to jest zupełnie inaczej. Teraz to każdy może wejść na takiego AliExpressa czy inny serwis i ściągnąć sobie po prostu za złotówkę tam, powiedzmy, wysyłkę ma, jedną sztukę skarpetek, a nie całą paletę. I to jest zerowa bariera wejścia. Kiedyś to było zupełnie na innych zasadach. I teraz znowu. Kiedyś nie było internetu, teraz jest internet. Teraz bardziej jest dotarcie do potrzeb klienta i przez te potrzeby budowanie jakiegoś produktu, niż sprzedawanie samego produktu. Kiedyś się ten produkt po prostu miało i kto miał produkt, to był królem i mógł sprzedawać go, no bo był deficyt produktów na rynku. Teraz zupełnie na innych zasadach działamy. I teraz znowu lekcja historii jest taka, że jeżeli uczymy się na naszych doświadczeniach 30-letnich, że coś działało 30 lat temu i chcemy budować biznes od nowa, czyli w przypadku inwestora, który 30 lat temu stworzył biznes i teraz chce na tych samych zasadach budować to z młodymi ludźmi w modelu biznesu internetowego, to nie zadziała, to nie ma szans. Jemu się wydaje, że to zadziała, bo zawsze to działało. No teraz może obserwuję, że ten marketing jest bardzo takim znacznym czynnikiem, ale dalej ten jego tradycyjny biznes, który on prowadzi, no przecież działa. Ten model nie zadziała w internecie w taki sposób, jakby się komuś wydawało. Więc lekcja historii jest taka, że potrzebujemy być otwarci na nowe rzeczy, ale też nowe sposoby myślenia. I jak rozmawiam właśnie o biznesie, chociażby w tej Anglii czy w Stanach, to jest zupełnie inne podejście. Tam widać, że gdyby ten tok myślowy, który mają ludzie, on jest bardziej nastawiony na te obecne trendy. Ja nie mówię, że tak nie jest też w Polsce, bo jak najbardziej jest. Mam masę młodych, doświadczonych ludzi, tylko że to doświadczenie to nie jest 30 lat w biznesie internetowym. To nie są programiści, którzy mają 40 lat doświadczenia. Nie. To są ludzie, którzy mają 5 lat, 10, 15 lat doświadczenia i to jest okej. Okay. Polacy są bardzo sprytni i to działa jak najbardziej. Dajemy sobie radę. Natomiast to nie ma co porównywać. No podam taki przykład. Byłem w tamtym roku, sporo trochę latałem i byłem w Stanach na kilku takich rozmowach, gdzie jedziemy do wieżowca i tam jest jakaś kancelaria prawna i jakiś junior defert z nami rozmawia. Po prostu, no super, cieszę się, bardzo fajnie. To było bardzo takie ciekawe doświadczenie dla mnie, bo nie miałem takich rozmów wcześniej tego typu. Ja jestem przyzwyczajony do rozmów właśnie w takich wieżowcach. Na zasadzie jest taki wieżowiec we Wrocławiu, Sky Tower, spotykamy się tam biznesowo, rozmawiamy przy kawce, super.
Okej. A tam to nie było tak, że oni mieli biuro w tym wieżowcu. Ten wieżowiec należał do nich. To jest zupełnie inna skala i też zupełnie inne postrzeganie biznesu. Także no, myślę, że na pewno warto, żeby edukować, przede wszystkim edukować rynek. Edukować, jak wyglądają inwestycje i jak to robić poprawnie, bo naprawdę mamy dużo do nadrobienia w tym temacie. Teraz jeszcze taka no może nie anegdota, tylko takie też spostrzeżenie, kiedy turkus może zaszkodzić startupowi, bo zdecydowanie może, oj może. I teraz no mamy taką początkową fazę. Ona może trwać miesiąc, a może trwać i rok, ale nazwijmy to początkową fazę. Faza, gdzie zespół jest w procesie stabilizacji, zwał jak zwał. Po prostu zbiera się grupa projektowa, czy to są studenci, czy to są już doświadczeni ludzie, którzy pracują w korporacji i sobie dorabiają coś w przysłowiowym garażu po godzinach, czy to są po prostu ludzie, którzy mają pół roku oszczędności i teraz doszli do wniosku, że będą robić tak zwany bootstrapping, czyli po prostu swoim nakładem swoich oszczędności teraz będą się utrzymywać przez określony czas i będą tworzyć nowy projekt. Tak też można. Chociaż nie polecam, bo naprawdę jest dużo kapitału na rynku. No i jest dużo teraz takich czynników, które rozpraszają i ten zespół powinien być taki, nazwijmy, stabilny, okrągły, taki zaokrąglony, jak te pozostałe elementy, ale tak naprawdę on jest po prostu w procesie stabilizacji, czyli innymi słowy jest w totalnym chaosie. Bardzo często jest w totalnym chaosie. Teraz jak już tak zaczęli działać w tym trybie, często nie mają właśnie tego doświadczenia, to dla nich wszystko teraz jest atrakcyjne. Oni wczoraj chcieli zrobić aplikację mobilną dla grzybiarzy, a jutro będą robić dla wędkarzy. Dzisiaj mają inwestora, a pojutrze będą w akceleratorze. I wszystko wydaje się tak atrakcyjne, że należy to wszystko spróbować, no bo w sumie oni zaczynają, dlaczego by tego nie zrobić. I teraz są super okazje rynkowe, są super okazje inwestycyjne, bo przecież tutaj jest nowy fundusz VC, właśnie powstał akurat pod nasz profil, czego by nie skorzystać. No i oczywiście są super pomysły na wprowadzenie jakiejś nowej funkcjonalności i to jest jeden z takich podstawowych, nazwijmy to, grzechów startupów, że to jest budowanie produktu na produkcie. To znaczy ktoś wpadł na pomysł, żeby połączyć, nazwijmy, jakąś technologię JS-ową z jakąś inną technologią, totalnie z desktopową i to będzie tak super rozwiązanie, że ludzie muszą to kupić, dlatego że to jest powiązanie tych dwóch technologii. Co jest oczywiście totalnym kłamstwem, ale jeżeli ktoś jest programistą i on kocha tę technologię, to dla niego jest oczywiste, że jeżeli on JS-a połączy z jakąś biblioteką, której nigdy nikt nie połączył, to ludzie zakochają się w tej aplikacji, no bo przecież dlaczego nie? No ale ludzie nie dbają o to, nikt się nie interesuje, jaka wersja biblioteki Androida jest wgrana na naszym telefonie. To tak drugorzędna totalnie sprawa, żeby nie powiedzieć, że w ogóle nieistotna. Więc no tutaj brak takiego poczucia rzeczywistości. Są też pozostali interesariusze, tak płatycko nazwałem, mam na myśli po prostu rodzinę, czy no po prostu innych ludzi, którzy są jakoś zaangażowani, czy pośrednio, czy bezpośrednio w ten projekt. I oni też mają wpływ, zwłaszcza na początkowym etapie, gdzie to wszystko jest na ogół nieformalne i wszystko się może zdarzyć, łącznie z tym, że dosłownie wszystko może się zdarzyć. Dzisiaj są pieniądze, jutro ich nie ma i co dalej. Nie? Smart money to jest taki termin, który określa właśnie pieniądze z różnych takich miejsc, które oprócz tego, że są pieniądzmi, to jeszcze mają jakiś know-how, czyli mają zaplecze, zasoby, pomagają w procesie tworzenia. Mogą to być na przykład akceleratory czy PC. No jest jeszcze oczywiście 10 tysięcy innych czynników, które wpływają na ten zespół w procesie stabilizacji, czy tak naprawdę na ten totalny chaos na początku, który może tak naprawdę też się nigdy nie skończyć, bo nikt nie powiedział, że ten projekt kiedykolwiek wypali. On może wypalić chociażby tych ludzi, którzy są w tym projekcie, bo nie będą spać przez kilka tygodni i później się okaże, że nie mają żadnych oszczędności. Więc też częsty problem tutaj, który obserwowałem, to że jest tylko jedna osoba w zespole, która jest mocno technologiczna, a sam projekt jest technologiczny. No to więc jeżeli stawiamy wszystko na jedną kartę, to już na samym początku, to może się okazać, że jeżeli ta osoba zachoruje albo po pół roku stwierdzi, że
w sumie to on już nie chce się bawić w startup, tylko odchodzi do korporacji, to okazuje się, że pomimo, że projekt już ma nawet pierwszych klientów i zaczyna być rentowny, to oni nic nie mogą zrobić, bo ten człowiek pisał ten kod w ten sposób, że nikt teraz tego nie jest w stanie po nim poprawić. I takie sytuacje też się zdarzają, więc to po prostu może być jedno wielkie pole minowe. A teraz kiedy Turkus może pomóc startupowi? Teraz to są takie cztery punkty, które ja zaobserwowałem. Kiedy rzeczywiście wprowadzenie turkusowych praktyk tak konkretnie, łącznie z taką samoorganizacją już nazwijmy to profesjonalną, czy na przykład wprowadzenie jakiejś holokracji, czy takich narzędzi po prostu konkretnych, przemyślanych, nie robienie tego intuicyjnie, tylko mówimy już o prawdziwych turkusowych praktykach, no to przede wszystkim jest to stabilność finansowa. Czyli po pierwsze to jest jakaś firma, która działa formalnie, to nie jest już jakaś paczka przyjaciół, która robi coś po godzinach, tylko to jest firma, która istnieje rzeczywiście, czyli ludzie są rzeczywiście zaangażowani, tutaj nie ma zabawy. No i oczywiście chodzi o to, żeby ona była rentowna, czyli przynosiła jednak te zyski, bo to jest już ten moment, kiedy rzeczywiście można trochę tego ciśnienia z siebie złożyć, można trochę więcej spać, jeść i zająć się też innymi rzeczami, jak właśnie wprowadzanie turkusowych praktyk. Samostanowienie o sobie. Czyli w praktyce oznacza to, że ten startup czy ta firma, która jest tym projektem technologicznym czy zaprojektowanym do szybkiego skalowania, ona tak naprawdę jest w rękach twórców. No bo jeżeli się okaże, że to jest już tylko 10%, a reszta ma kilka funduszy inwestycyjnych, to nawet jeżeli oni pokażą, że Turkus jest tą odpowiedzią na całe zło, dzięki Rafał. Nawet jeżeli się okaże, że Turkus byłby odpowiedzią na to całe zło, które oni tutaj się z tym potyczkują, bo ta struktura jednak zaczyna być coraz cięższa i przeszkadzać w procesie twórczym, to VC i tak powie, że, znaczy może powiedzieć, że nie, że to nie, oni sobie tego nie życzą, to działa dobrze, dopóki jest to robione tak, jak jest, więc nie będziemy tego zmieniać. I te zespoły muszą o sobie stanowić, muszą mieć większość udziału, czyli minimum 51% musi do nich należeć. Kultura organizacyjna to jest trzecia rzecz. Ona w ogóle zaczyna być obserwowana jako zjawisko, no bo jeżeli ktoś założył projekt, który ma powiedzmy 10 osób, ci ludzie się znają, oni przybywają ze sobą więcej niż w domu z rodziną, jeżeli mają w tym momencie rodzinę. I ta kultura organizacyjna, ona jest w DNA tej organizacji, nikt o tym się nie dyskutuje na ten temat, to jest oczywiste. No, przychodzę do biura, jestem sobą, robimy fajne rzeczy, no i to jest nasza kultura organizacyjna. Tylko później jednak okazuje się, że to jest jednak coś, czym można zarządzać, że to jest konkretny element organizacji i on zaczyna być ważny, no bo jeżeli coraz więcej i więcej osób zatrudniamy i na początku była nas piątka, teraz jest 30 osób, to zaraz będzie 60, no i tak zwany duch organizacji gdzieś uleciał, a dalej chcemy, żeby było fajnie. Więc to jest ten moment, kiedy ta kultura organizacyjna zaczyna być ostrzegana, bo jeżeli tym się nie zarządzi, to się samo zarządzi. Jeżeli to się samo zarządzi, to się może okazać, że to będzie zupełnie inny efekt niż twórcy by chcieli. I nagle zgrana paczka przyjaciół zamienia się w małą korporację. I kolejna, czwarta rzecz to jest stabilność organizacyjna. No i tutaj może tak troszkę zagadkowo, to dobrze ja zaraz wyjaśnię, że obecna struktura jest gotowa na pivot organizacyjny. Co tutaj rozumiem? To bo może tak, czym jest pivot? Pivot to jest takie branżowe określenie, które określa taką szybką, nagłą zmianę. To znaczy taki zwrot nawet o 180 stopni. Dzisiaj robimy aplikację mobilną dla tych przysłowiowych grzebiarzy, a jutro robimy dla zupełnie kogoś innego, dla wędkarzy. To jest dalej ten sam mechanizm, może nawet ta sama grafika, to samo logo, ale zupełnie inna grupa docelowa. I to jest duża zmiana, bo nagle się okazuje, że sprzedawca w ogóle sprzedaje do kogoś innego i marketing nadaje na zupełnie innych falach, w innych miejscach. I teraz taka nagła zmiana, ona jest możliwa, jeżeli ta struktura jest gotowa, co przez to rozumiem. To znaczy, jeżeli mamy już te pewne procesy ustalone, są role czy stanowiska w tej organizacji i ona jest na tyle stabilna, że ludzie, jeżeli coś się wysypie tak boleśnie, a pivot na ogół wiąże się z tym, że coś się wysypie boleśnie, bo to jest duża zmiana, to oni będą wiedzieć, dokąd wrócić. To znaczy, jeżeli po tygodniu się okaże, że to jest tak totalny chaos, że to naprawdę nie ma sensu i musimy wrócić, to oni mogą do czegoś wrócić.
A jeżeli tej stabilności organizacyjnej nie zdążą wypracować i będą dalej w takim chaosie, jak kilka slajdów wcześniej, to oni nie będą mieli do czego wrócić. To już będzie tak duży chaos, że sobie nie dadzą rady i po prostu to będzie krótka piłka do przegranej właśnie. To nie zadziała. Nie ma szans. Dobrze, pójdźmy dalej. Kultura organizacyjna jako decydujący czynnik sukcesu. I teraz bardzo krótko, to oczywiście z mojej perspektywy, z moich obserwacji. Po pierwsze, trzeba się wyzbyć. To są jak gdyby dwie rzeczy. Jedna, która usuwa stare rzeczy i druga, która dodaje nowe rzeczy. Pierwsza rzecz to ta kultura, którą mamy w tym startupie, ona przestaje być zabawą. I tutaj konkretne dwa przykłady podaję. Wall of Shame to jest taki przykład, gdzie w pewnym startupie zespół wymyślił taką w sumie grę, że jeżeli ktoś zrobi tak po prostu żenujący błąd, tak bardzo żenujący błąd, to on zostanie zapisany właśnie na tej ścianie Wall of Shame i w formie obrazka tego takiego śmiesznego też, więc to będzie i żenujące, i śmieszne. I teraz wszyscy będą mogli patrzeć na to, jak to było żenujące i śmieszne i będą mogli do tego wracać. To była ciekawa rzecz, którą widziałem w pewnym projekcie, w pewnym startupie. Wbrew pozorom integrowała zespół i to było bardzo ciekawe, zwłaszcza dla mnie, że ja byłem z zewnątrz, więc nie wiedziałem na początku, co tutaj chodzi. Się pytałem o poszczególne rzeczy i no, było z czego z boki zrywać. Natomiast no, trzeba przyznać, że to może zadziałać tylko na początkowych fazach, kiedy kultura organizacyjna po prostu jest i ją się tworzy wspólnie na zasadzie intuicyjnych jakichś rzeczy i to zadziała, ale to nie jest coś, co później może budować rzeczywiście tę kulturę. I druga rzecz to jest taki pivot pizza. To jest taka, też taka praktyka w pewnym akceleratorze, to widziałem, gdzie po prostu zespoły były na tyle małe, że w całości się spotykały, chyba to było raz na tydzień, jedli razem pizzę i rozmawiali o swoim projekcie w takiej bardzo też przemyślanej formie. No i to było też to było super, natomiast to dalej była taka forma zabawy. I jedno i drugie jest formą zabawy i w pewnym momencie, jeżeli ta organizacja urośnie, to już nie będzie ani praktyczne, ani nie będzie to możliwe w ogóle, bo to już nie da egzaminu w takiej skali. Więc to na pewno są rzeczy, które trzeba w którymś momencie wyeliminować, jeżeli chcemy, żeby ta kultura organizacyjna rzeczywiście była tym czynnikiem, który wpływa na nasz sukces. I teraz jako kultura, jako czynnik sukcesu. I tutaj taka dygresja, bo widziałem kiedyś takie bardzo ciekawe wystąpienie osoby, która była wiele, wiele razy bardziej doświadczona ode mnie i to w rynku inwestycji, jak i startupów. I zgadzam się jak najbardziej z tym wystąpieniem. I teraz pokrótce wrócę do tego wystąpienia, co tam chodziło. To był inwestor, który naprawdę bardzo duże pieniądze przeznaczał na startupy. To były Stany Zjednoczone. I na podstawie tam inwestycji typu 150 startupów i naprawdę miliony dolarów, no, wyliczył kilka takich czynników, które są kluczowe, jeżeli chodzi o odniesienie sukcesu. Takim kluczowym, absolutnie kluczowym, to był timing. Czyli to nic, że mamy dużo pieniędzy, nic, że mamy super pomysł, ale jeżeli to będzie zły czas, żeby z tym wejść, to nie zadziała. I ja się z tym zgadzam, że to jest kluczowe, tak. Podał też bardzo konkretny przykład. Zainwestowali naprawdę bardzo grube sumy, to były początki chyba lat 2000, bardzo duże sumy zainwestowali w serwis, który miał być YouTube'em, tylko że to nie był YouTube. I wtedy jeszcze nie było YouTube'a, więc oni wiedzieli, że to będzie to, że to będzie hit, że wideo w internecie to będzie hit, bo to wtedy to jeszcze tak naprawdę powstawało. No i każdy z nas się na pewno zgodzi, że no tak, no internet potrzebuje wideo, że to jest hit, że przecież każdy z nas ogląda YouTube'a, nie? Wtedy jeszcze nie było YouTube'a. I jaki ich był błąd w tej inwestycji? Oni naprawdę bardzo duże sumy zainwestowali. Zainwestowali tak, że nawet jakieś gwiazdy z Hollywood, filmowe, tego typu rzeczy reklamowały to po prostu ich serwis, który wyświetla wideo w internecie. Totalny hit, hit technologiczny, hit po prostu marketingowy. No, czego by więcej chcieć? Dlaczego oni nie odnieśli sukcesu? No, bo jak wiemy, lekcja nas uczy, że YouTube odniósł sukces, nie oni. A YouTube tak naprawdę to jakaś firma z Australii bodajże, która tam ktoś sobie zaczął pisać i oni zaczęli być popularni, nagle kupił Google, no i teraz wszyscy znają YouTube'a.
wtedy jeszcze tak nie było. Ich błąd tego inwestora był taki, że wydali bardzo duże sumy pieniędzy, weszli bardzo szybko w rynek, który dopiero się formował i ludzie jeszcze nie byli na to gotowi. Co więcej, technologia na to totalnie nie była gotowa. To znaczy, to były jeszcze czasy, kiedy były różne kodeki. Teraz pewnie nikt nawet nie wie, jaki jest kodek na YouTubie. To jest bodajże H264, ale nikogo to nie interesuje, no bo wchodzimy na YouTube'a i oglądamy go i to jest to, co nas interesuje. Interesują nas treści wideo, a niekoniecznie ilość pikseli na ekranie, czy to jest kodek H264, czy jakiś inny kodek. No, ale to był akurat czynnik decydujący, bo wtedy ta technologia jeszcze powstawała. I jak gdyby, żeby w ogóle korzystać z tych wideo w internecie, trzeba było mieć specjalne kodeki, które się zmieniały. To było bardzo uciążliwe. I po prostu to nie wypaliło. To była czarna dziura bez dna. Nieważne, ile się władowało pieniędzy w ten projekt i w marketing, to dalej ta technologia jeszcze była zbyt niedoskonała, żeby to odniosło taki zamierzony efekt. No i wypalili te pieniądze. Inwestycja się zakończyła, minęło trochę czasu, technologia rozwinęła się na tyle, że po prostu był ustandaryzowany kodek, który teraz używamy na przykład na YouTubie. No i pojawił się YouTube i dalszą historię znamy. Więc to jest właśnie to, że ten timing jest tutaj kluczowy. I ja się tak najbardziej zgadzam z tym, że timing jest tym kluczowym rozwiązaniem, ale jeszcze tutaj podbiję to o kulturę organizacyjną. I właśnie na podstawie tego case'u, który powiedziałem, no bo jeżeli mielibyśmy, to jest oczywiście moje założenie, jeżeli byśmy mieli właśnie taką sytuację, że no nie trafiliśmy, że jesteśmy o 5 lat za wcześnie, notabene, bo pozwolę sobie może na taką delikatną prywatę, wspieram taki projekt startupowy, można powiedzieć, że jestem właściwie w takim projekcie, który po prostu eliminuje jak gdyby obecne myślenie, jak się myśli o dokumentach księgowych, to znaczy eliminuje papier jest zbędny. I ja jestem święcie przekonany, że tak jest, że to nie są te czasy. Natomiast no, rynek jeszcze dojrzewa do tego. Jest coś takiego jak OCR. To są takie programy do szczytywania, właściwie do przerabiania skanów na tekst. I jest masa produktów opartych tylko na OCR, że one tylko, jedyne co oni robią, albo jak gdyby core ich systemu, czy sedno ich systemu polega na tym, że oni przerabiają tekst z kartki papieru na tekst w komputerze. Tylko że technologia się zmienia i zmieniają się też realia rynkowe. To dla mnie było oczywiste, że prędzej czy później to będzie wyeliminowane w taki czy inny sposób. I jak się okazuje, to będzie w Polsce wyeliminowane. W Polsce. Już za rok, bo rząd ogłosił, że faktury będą teraz w pełni elektroniczne. I nie chodzi o PDF. Nie chodzi o to, że my dostaniemy PDF, a chodzi o to, że będzie platforma rządowa, przez którą będą trafiać dane od kontrahentów, kontrahentów między biznesami. I tam wszystko będzie już cyfrowo. Nie będzie potrzeby drukowania jakichś dokumentów, nie będzie potrzeby robienia PDF-u, bo wszystko będzie w formie cyfrowej, w formie edytowalnej. I w ten sposób cały rynek, wszystkie produkty oparte na szczytywaniu tekstu z kartki papierów, z faktur do programów księgowych, po prostu przejdą do lamusa. Przynajmniej w Polsce, no bo ja nie mówię o innych krajach. Ale mówię tutaj nie tyle o technologii, bo ona już dawno była, tylko mówię o tym, że legislacja, czyli rząd, doszedł do wniosku, że to jest ten czas, żeby po prostu zmienić te realia. I to wszystko. I kto budował biznes na OCR-ach, czyli na systemach, które szczytują tekst z papieru i przerabiają to na jakieś dane dla programów księgowych, to ich biznes przestanie istnieć, więc albo zmienią totalnie model biznesowy i zrobią pivot, a to może być ciężkie, jeżeli to jest dojrzała firma, bo jednak tam są jednak duże procesy do zrobienia, albo zmienią w ogóle kraj, no bo w Polsce to już nie będzie opłacalne. Więc mówię o tych timingach, tak? To są takie timingi, które zmieniają wszystko. I teraz jak tutaj się ma ta kultura organizacyjna do tego? No bo jeżeli wiemy, że ten timing jest tym decydującym czynnikiem, to jeżeli mamy tą kulturę organizacyjną, która jest zwarta, stoimy w zwartym szeregu i działamy w wspólnym celu, mamy ten cel na przykład jak zmiana rynku księgowego, to jest ten startup, o którym mówię, no to poczekamy te kilka lat. My jesteśmy 5 lat przed rynkiem, mamy sztuczną inteligencję, która robi cuda i dekretacje na kontach księgowych i wielkie wow, ale księgowi nie są na to gotowi po prostu. Nawet nie chcą o tym słyszeć, bo oni jeszcze są w świecie OCR.
a za rok się dowiedzą, że nie ma świata OCR, że nie ma papieru, że koniec, że 20 lat doświadczenia w OCR-ach jest już nieważne, bo to nie istnieje. Więc jeżeli mamy taką kulturę organizacyjną w startupie, że jesteśmy w stanie poczekać, to to zadziała. I nawet jeżeli ten timing teraz będzie zły, to my poczekamy z tą technologią. I to zadziała. To jest moja obserwacja osobista. Ja widzę, że to działa. Dobrze, to jeszcze teraz sesja pytań. Także jak macie jakieś pytania, to śmiało je zadawajcie teraz. I było jedno pytanie w formularzu rejestracyjnym. Pytanie brzmi, jak dzielimy rolę i odpowiedzialność w startupie i jaki jest proces decyzyjny, kiedy nie ma szefów? I po części odpowiedziałem troszkę na to, jak pokazywałem zespoły i ich relacje z inwestorem, ale myślę, że taki konkretny przykład by się nadawał. Taki bardzo konkretny przykład, jaki mam tutaj do polecenia, to jest przewodnik dla nowych pracowników. Zaznaczeniem pracowników, nie partnerów, więc to nie jest super turkus, ale turkus enough. Chodzi tutaj o Valve. Valve jest firmą, która między innymi tworzy gry, ma bardzo taką znaną platformę Steam. I oni doszli do wniosku, że ich kultura organizacyjna jest na tyle unikalna, a przede wszystkim oni budują też bardzo dużo na tej kulturze. No powiem, że naprawdę jest niesamowite, co oni robią. Stworzyli po prostu handbook, stworzyli przewodnik, który jest też w języku polskim i nawet w sumie mógłbym dać, nie wiem, mogę tutaj dać tego linka, to mogę dać później tego linka. Więc jak sobie ktoś wpisze przewodnik dla nowych pracowników, jak pracować bez szefa w Valve, to wyjdzie taki PDF, tam jest 30 stron, również z obrazkami. Bardzo to po prostu pokazali świetnie, jak to wygląda i myślę, że to kompleksowo odpowie na to pytanie. Nie chciałbym bardziej w to wchodzić. Czy są jeszcze jakieś pytania? Łukaszu, bo tak się zastanawiam, czy może przejdziemy na Nita, na tę drugą część. Czy... Tak, możemy. Ja jeszcze nie skończyłem, jeszcze jest kilka slajdów. Okej, dobra. Trzy slajdy. Okej, to jeżeli nie ma więcej pytań, to przejdziemy sobie dalej. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało pytajcie. Jeszcze taka dygresja. Przykładowe trendy dla startupów w Polsce, bo zakładam, że ciebie jako uczestnika interesuje ten temat, więc na pewno to, co bym ci polecił, z rzeczy, które wiem, no bo w jakiś sposób byłem przy ich opracowywaniu, więc na pewno polecam ci Wrocław. Na pewno to jest jedno z tych miast. Jest pięć takich miast na polskiej mapie startupowej, ale akurat szczególnie polecam ci Wrocław. Piękne miasto, żeby nie powiedzieć, że najpiękniejsze. I tutaj to pierwszy link, Wrocław, a perfect place to launch a startup. To jest taki artykuł, który opracowałem na cele tego magazynu, który opisuje właśnie tą społeczność startupową. On jest może troszkę nieaktualny, tam kilka tych może meetupów działa inaczej, bo są nowe w ich miejsce, ale generalnie jak się z tym zapoznasz i szukasz w ogóle miejsca, żeby założyć startup, to polecam ci Wrocław. Zdecydowanie tak. Jak będziesz chciał czy chciała, to też śmiało kontaktuj się ze mną, coś ci mogę podpowiedzieć. I dwa konkretne następne linki to są materiały do opracowania, które było po konferencji właśnie tej Startup Poland Camp, którą robiliśmy w języku rosyjskim. I ona bardzo pokazała taką chłonność i no, chęć do działania właśnie w polskich realiach rynkowych, właśnie ludzi, którzy przyjeżdżają ze wschodu. Bardzo budujące, no, ludzie bardzo zaangażowani i powiem szczerze, że nawet dosłownie jadłem z owoców w tej konferencji. Mam na myśli coś konkretnego. Co mam na myśli? Idę sobie kiedyś miastem i patrzę, jakaś nowa budka z jedzeniem. Bardzo taka fajna budka, dobre jedzenie. Nie zwróciłem uwagi, jakie to jest jedzenie, po prostu sobie zamówiłem pierogi po rusku. Nagle się okazuje, że tak jakbym znał tą panią, która sprzedaje. No i okazało się, że ona była uczestnikiem tej konferencji i powiedziała właśnie, że założyła biznes po tym, jak była na konferencji, co pokazuje tylko, że to są ludzie, którzy naprawdę chcą tutaj pracować i również w biznesie, więc może to też jest okazja dla ciebie, żeby zbudować taki zespół internarodowy.
Dobrze, jeszcze dwa ogłoszenia. Następne śniadanie będzie w ten piątek, to będzie Wrocław. To będzie śniadanie z przedstawicielem firmy MTA Digital. Ludzie, którzy mają wzrost na poziomie 46% w skali roku i dalej stosują praktyki turkusowe, utrzymują tą kulturę organizacyjną. Gwarantuję, że to będzie niesamowite spotkanie. To była firma, która była pierwsza na turkusowym śniadaniu w Poznaniu i no, są naprawdę dobrze w tym, co robią. Naprawdę dobrze. To są ludzie, którzy dają dodatkową wartość dodaną dla swoich klientów i przez to właśnie osiągają ten wzrost. Ja myślę, że wiele biznesów mogłoby się nauczyć od nich, jak oni to robią. Tym bardziej, że oni są bardzo otwarci, żeby się dzielić tą wiedzą, więc to będzie naprawdę ciekawe spotkanie. Później mam jeszcze czwartek, 17 grudnia, to będzie Kraków i tutaj będzie retrospekcja 2020, więc jeżeli chcesz wziąć udział w tej retrospekcji, to gorąco Cię zachęcam.